To prawda, ale to nie jest pierwszy nasz tiebreak z Rzeszowem, który przegrywamy początkiem, a doprowadzamy do stanu po 13 i walczymy w końcówce. Cieszy to, że takie spotkania wygrywamy, bo to na pewno nas budowało przez cały sezon. A najważniejsze jest to, że mamy to zawieszone dzisiaj tutaj na szyi, bo kolejny mecz by był na pewno dużo trudniejszy. Oczywiście zupełnie inaczej by się grało przed własną publicznością, wypełnioną pełnię po brzegi, ale myślę, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że mamy złoto na szyi. My lubimy dramaty, lubimy pokazywać dobrą siatkówkę i to, żeby kibice mieli troszeczkę przyspieszone tętno. Ale koniec końców to my cieszymy się z upragnionego medalu po gdzieś tam jakiejś porażce w pucharze. Myślę, że to smakuje nam podwójnie. To prawda, że oni są cały czas z nami, są u nas w Łodzi, ale też jeżdżą za nami na każdy mecz. Ja nawet gdzie byłyśmy na Teneryfie czy gdziekolwiek indziej, oni zawsze byli z nami. Więc bardzo im za to dziękujemy, że nas wspierają na każdym kroku, bo to nas niesie, to czyni, że po prostu wierzymy w to, że z każdym możemy wygrać. Ale prawda jest taka, że jakby to, jak gramy u siebie na hali, to najbardziej jakby czuć i widać, kiedy cała hala śpiewa nasz ŁKS-owy hymn. Jest po prostu taki, że uśmiech sam pojawia się na twarzy. To prawda, że miałyśmy różne wyboje po drodze, ale najważniejsze jest to, że cały czas ta gra nam się toczyła do przodu. Jeszcze ostatni nasz transfer medyczny, myślę, że tutaj też bardzo zasłużył na to, żeby świętować, żeby z nami się cieszyć tym medalem, bo bardzo pomogła nam Martyna w tym meczu. Także wszystkie ręce na pokład i cieszy nas to, że cały czas jesteśmy jednym zespołem i mimo, że dziewczyny kontuzjowane za nami gdzieś tutaj podążały i cały czas były z nami, bo tak samo im się należy ten złoty medal jak i nam, bo dokładały wiele cegiełek w poprzednich spotkaniach po to, żebyśmy my dzisiaj były tutaj. Super, bardzo mnie to cieszy, że po pierwsze dołożyłyśmy tą cegiełkę, żeby ŁKS znowu był gdzieś w czołówce. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie ŁKS też zawalczy w Lidze Mistrzyń, ale zarówno też życzę tego budowlanym, żeby pokazały, że nie bez powodu są na trzecim miejscu w tym sezonie.